Nauczyciele, drodzy uczniowie, to w jaki sposób reagujemy na różnego rodzaju bodźce, które odbieramy, które nas dotykają, jest rzeczą absolutnie fundamentalną. I dlatego jak inni nas widzą, i dlatego jak my sami się czujemy. Otóż cały czas, przez cały nasz dzień czegoś doświadczamy. Z czymś jesteśmy skonfrontowani, coś na nas przychodzi. To może być coś, co odbieramy jako coś pozytywnego, albo coś, co odbieramy jako coś negatywnego, jako coś przykrego. I jedno i drugie należy umieć przyjąć. I z jednym i z drugim należy umieć się obchodzić. Otóż ważna jest tutaj pewna wrażliwość. To znaczy zasadniczo człowiek, który dobrze odbiera te sygnały, które jest wrażliwy, czyli nawet lekki, nawet słaby sygnał potrafi dobrze odczytać, zasadniczo jest na dobrej pozycji. Zasadniczo nie jest słusznym, aby szukać jakiegoś otępienia, aby nie reagować na te sygnały, które na nas przychodzą, które z którymi jesteśmy skonfrontowani. Tutaj nie jest naszym ideałem takie zamknięcie oczu i udawanie, że tego świata nie ma. Nie jest naszym ideałem jakieś otępienie. Takim ideałem byłby chociażby ideał buddyjski, gdzie w ten sposób przedstawia się takiego idealnego buddyjskiego mnicha, jak takiego, który ma zamknięte oczy i który stara się nie odbierać tego, co się dzieje na zewnątrz, który nie reaguje, nie pomaga tym, którzy potrzebują pomocy i nie karze tych, którzy potrzebują kary, który stara się jak najbardziej oderwać od tych bodźców zewnętrznych. Taki ideał nie jest ideałem Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jest ideałem, który Kościół Święty nam przedstawia. Kościół Święty chce, abyśmy byli wrażliwi, abyśmy te bodźce odbierali, ale abyśmy potrafili się z nimi odpowiednio obchodzić. I tutaj potrzebne jest pewne umiarkowanie. Tutaj potrzebne są różnego rodzaju cnoty, które zależnie od tego, jaki to bodziec jest, będą nam pomagały dobrze zareagować. Otóż, jeśli chodzi o te bodźce pozytywne, to, co sprawia nam przyjemność, to potrzebujemy z jednej strony umiarkowania. Umiarkowanie w tym, co przyjemne, aby od razu nie rzucić się na to, co nam się wydaje dobre, radosne i przyjemne. Aby mieć coś ważniejszego, aby pamiętać o tym, że ten akurat bodziec, to co akurat na nas przychodzi, to co nam się wydaje takie przyjemne i wspaniałe, że to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. A więc pewne umiarkowanie. Inna cnota, która pomaga nam dobrze reagować na to, co jest przyjemne, to jest wdzięczność. To jest cnota, która sprawia, że nie rzucamy się na to, co jest dla nas w jakiś sposób, co nam się wydaje dobre i przyjemne, ale też pamiętamy też, że od kogoś to otrzymujemy. Pamiętamy o tym, który nam dał wszystko, o Panu Bogu, od którego to otrzymujemy, ale też o innych ludziach, którzy nam to dali. Jeśli chodzi o te bodźce, które są dla nas przykre, o to, co nas spotyka bolesnego, to potrzebujemy znowu dwóch cnót, aby dobrze zareagować na te bodźce. Z jednej strony potrzebujemy cierpliwości, aby potrafić wytrzymać wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób pokonać tej przeciwności, abyśmy potrafili wytrwać w przeciwnościach. Potrzebujemy pewnej wytrwałości, potrzebujemy cierpliwości, aby też od razu nie zareagować gniewem na każdą drobną przeciwność. Ale też z drugiej strony potrzebujemy cnoty męstwa. Po to, aby poradzić sobie z jakimś problemem, z którym jesteśmy skonfrontowani. Aby to, co możemy, abyśmy zmienili to, co zmienić możemy. Aby nas to nie przytłoczyło. Aby to nas, ta przykrość, ten bodziec, który jest, odbieramy jako negatywny, nas nie zmiażdżył, nie przytłoczył, nie spalił naszej woli do działania. Drodzy uczniowie, wszystkie te cnoty ćwiczymy wtedy, gdy praktykujemy to, do czego nas Kościół Święty w okresie Wielkiego Postu zachęca, czyli umartwienie. Wtedy, gdy praktykujemy umartwienie, ćwiczymy wszystkie te cnoty. Z jednej strony umiarkowanie, to jest najbardziej chyba oczywiste, czyli
gdy podejmujemy jakieś drobne umartwienie, gdy odmawiamy sobie czegoś, co przyjemne, to ćwiczymy się bardzo dobrze w umiarkowaniu. Nasza wola w ten sposób staje się silniejsza, bowiem nie reagujemy na ten przyjemny bodziec, na to coś przyjemnego od razu taką reakcją, że rzucamy się na to, potrafimy, nasza wola potrafi nad tym zapanować. Oczywiście wtedy, gdy potrafimy nad tym zapanować, gdy nasz rozum panuje nad naszym działaniem, a nie tylko nasze emocje, wtedy też znacznie łatwiej jest o tą cnotę wdzięczności. O to, żeby potem dostrzec, od kogo coś otrzymujemy. I dalej, jeśli chodzi o te negatywne bodźce i cnotę cierpliwości. Oczywiście również umartwienie uczy nas tej cnoty cierpliwości. Jest pięknym umartwieniem, gdy postanawiamy sobie, że właśnie z jakąś trudnością, wobec jakiejś przykrości zachowam spokój. Że wobec tej osoby, która na przykład jest dla mnie bardzo przykra, że postaram się szczególnie zachować ten spokój, że postaram się nie unosić gniewem, że postaram się nad tym zapanować. Ta cierpliwość, której uczymy się, możemy się nauczyć właśnie poprzez umartwienie, ale również męstwo. Bowiem człowiek, który ćwiczy się w tym, żeby panować swoim rozumem i swoją wolą nad swoim działaniem, on jest też mężny. Bowiem gniew może nas popchnąć do jakiegoś krótkiego działania. Ono zwykle będzie niecelne, będzie przesadzone, będzie ogólnie rzecz biorąc obok. Coś tam czasami się uda osiągnąć, ale zwykle nie będzie to, czego naprawdę potrzebujemy. Ale człowiek, który panuje nad swoim gniewem, jest w stanie, który podąża swoim rozumem i swoją wolą, jest w stanie długo i wytrwale działać w jednym celu. Jest w stanie podążać w tym jednym celu przez długi okres czasu, pomimo przeciwności. I dlatego jest w stanie pokonać wiele przeciwności, bo wiele z nich potrzebujemy, aby pokonać wiele z nich, potrzebujemy właśnie tej wytrwałości, potrzebujemy tego męstwa, które potrafi ostać się wobec różnego rodzaju przeciwności, tych długotrwałych i pokonać te krótkotrwałe. Także umartwienia, drodzy uczniowie, to są rzeczy, które są niezwykle cenne. Nasz charakter rośnie od tego. Nasza wola staje się silniejsza, a praktykujemy w ten sposób mnóstwo cnót. I to mogą być rzeczy bardzo małe. Po prostu rezygnujemy przy posiłku z czegoś, co akurat nam bardzo smakuje. Po prostu bierzemy tego trochę mniej. Albo postanawiamy sobie, że właśnie wobec tej osoby, która jest mi przykra, staramy się zachować tą cierpliwość. To mogą być rzeczy bardzo małe. Staramy się na przykład, postanawiamy sobie zachować punktualność. Rzecz drobna, ale czasami kosztuje to wiele. Czasami kosztuje to wiele, aby naprawdę właśnie te ostatnie sekundy ich nie wykorzystać tak, jakbyśmy chcieli, tylko faktycznie przyjść na czas. Ale w ten sposób naprawdę praktykujemy wiele cnót. Ale to jeszcze oczywiście nie wszystko. Możemy te umartwienia jeszcze wzbogacić. Nie w sensie praktycznym, że możemy zrobić więcej, tylko w tym sensie ontologicznym, w tym sensie bytowym, możemy uczynić je znacznie bardziej cennymi. Wtedy, gdy naprawdę przepełnimy je miłością. Jeśli praktykujemy jakąś cnotę, to spełniamy dobry uczynek. Jeśli spełniamy dobry uczynek, to poświęcamy nas samych, a więc w ten sposób zbliżamy się do Pana Boga. A w ten sposób powiększamy Jego chwałę tu na ziemi. Jeśli to staje się naszą motywacją, jeśli chcemy zbliżać się do Pana Boga, odbijać blask Jego chwały tutaj na ziemi i z miłości do Niego pracować nad naszymi wadami, z miłości do Niego praktykować te cnoty, to spełniamy jednocześnie, praktykując to umartwienie, piękny uczynek, który jest jednocześnie uczynkiem miłości do Pana Boga. I drodzy uczniowie, do tego Was zachęcam w tym okresie Wielkiego Postu. Do podejmowania takich małych umartwień, które będą przepełnione miłością. Z miłości do Pana Boga chcę nad tym zapanować. Z miłości do Pana Boga chcę to zwalczyć. I prośmy o to teraz w trakcie mszy świętej o siłę. O siłę do tego, żeby praktykować te drobne umartwienia. Bo one są drobne wprawdzie, ale wymagają pewnej siły, wymagają pewnej konsekwencji. Łatwo jest nawet coś tam postanowić, coś tam chcę zrobić, ale później nawet taka drobna rzecz kosztuje. Ale właśnie dlatego, że kosztuje, to jest cenna. Właśnie dlatego, gdy pokonamy naszą słabość, gdy pokonamy jakąś naszą słabość, oczywiście w ten sposób
rośniemy. Oczywiście ten charakter nam rośnie, oczywiście siła naszej woli wzmaga. Prośmy o tą siłę do tego, żeby to robić, o tą miłość, żeby ona napędzała nas, aby ona dawała nam siłę do takiego właśnie działania, szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.